zdrowia. A potem przyszli Rusy i zabronili tańczyć Eskimosom. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No ciekawa sprawa jest właśnie, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ciśnina Beringa to Syberia i Alaska, to jest w zasadzie tam ze 100-150 kilometrów. No przez ciśninę Beringa, no to 10-15 tysięcy lat temu to przyszli ludzie do Ameryki Północnej, no i tam wybrzeżem przeszli sobie na dół i opanowali całą Amerykę. Te wszystkie konie na westernach, no to one w zasadzie przyszły z ludźmi po Kolumbie, kiedy wypuszczono je na wolność i one się tam na tych stepach amerykańskich rozmnoziły. No ale Eskimosi, no ciekawa sprawa, na tej Syberii byli ci Eskimosi Aleuci, Rusy to ich nazywali Aleuci, teraz oficjalnie to się nazywa to Alutik. No i kiedy oni przyszli, no to zmuszali tych Eskimosów w zasadzie do polowań, do polowania. No tak się mówi, że zmuszali, no na pewno tam były jakieś wymiana gospodarcza. Na dzień dzisiejszy to wszyscy ci ludzie, którzy przyszli i dali kawał żelaza ludziom, którzy żelaza nie widzieli od paru tysięcy lat i nauczyli ich strzelać, powiedzmy z jakichś tak rewolwerów, no rewolwerów może nie, no ale z jakiejś broni długiej zamiast tych oszczepów, no to teraz są pokazywani zawsze jako najeźdźcy. No na pewno tam były jakieś mniejsze czy większe bitwy, no ale ogólnie wszystko to się opierało na wymianie gospodarczej. No ale teraz jest taka powrót do tych źródeł, powrót do tych korzeni. I taka młoda artystka, czy jest to jednoletnia Hanna Scholl, ona właśnie skoncentrowała się na robieniu takich grzechotek. No te grzechotki są jak tamburyno tej wielkości, mają takie uchwyty w kształcie wioseł do kajaka takiego pojedynczego, no i po prostu to się tak trzęsie. Oryginalnie no to tam trzeba było zabić i no i zjeść ze 40 takich ptaszków puffins. Te puffins, one śmieszne są, bo one takie dzioby dosyć mają duże, takie dosyć szerokie, no i tych 40 dziobów to się przymocowywało do tego i na takiej w jakiejś wierzbie, czy na jakimś takim drewienku trzymało się to, no i one taki dźwięk ładny wydawały, jak się potrząsało, to one uderzały jedne, drugie uderzały. No i cały ten archipelag Kodiak, no to właśnie tam dzieci Eskimosi, Aleuci, Alutik mieszkają. Wraca. Jest 6 tysięcy mieszkańców, w tym Kodiak. Mają muzeum. W tym muzeum przykro to jest to, że nie mają tych grzechotek w całości. Te grzechotki są w najróżniejszych muzeach na całym świecie, a u nich tam nie ma. No i ta Hanna, ona się zdecydowała, że będzie robiła jakieś te grzechotki, no bo chce wprowadzić z powrotem tańce, język starają się tam wprowadzić. No i zaczęła robić te grzechotki, tyle tylko, że zamiast tych dziobów, tych puffins, to zaczęła robić z kopytek jeleni. No jest sporo jeleni w tych rejonach, no to ona tam nazbierała od tych wszystkich myśliwych, którzy byli w stanie jej dać, no i zrobiła te grzechotki. Później zdecydowała się robić grzechotki z muszel również. No muszla jest troszeczkę gorsza, no bo oczywiście to jest takie ceramiczne, wapień i tak dalej, to wszystko jest dosyć bardziej łamiące się, ale robi jakiś ten dźwięk, no i zaspokaja jakąś ten pożądanie dla tego rytmu i dla tego tańca. Oskarżają tych ruskich właśnie o wyniszczenie tej ludności. Rusy tam ostro działali, zanim sprzedali Alaskę Amerykanom. Ciekawostka taka, że sprzedali Ameryce za 2 centy za akr. Akr to jest w zasadzie morga.
po polsku to jest morga, czyli to jest tak 2,2 morgi na hektar, także powiedzmy sprzedali za 5 centów za hektar. W kongresie amerykańskim, kiedy oni kupili tą Alaskę, no to część ludzi mi mówiła, że to był jedno wielkie oszustwo ze względów tych, którzy kupowali. No a drudzy mówili, że to był najlepszy interes. No, Ruscy uważali, że cała ta Alaska to jest jeden wielki lodowiec. No i w Ameryce też tam w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, tam w Bostonie czy w południowej Karolinie to też uważali, że to w zasadzie jest bez sensu. No ale na dzień dzisiejszy no to jest to wielki stan, jest wielki stan. Taka ciekawostka jest, że tam dostają $3000 rocznie takiego, powiedzmy, zasiłku. Każdy mieszkaniec, który przebywa dłużej niż 12 miesięcy, ma w zasadzie, dostaje 3000 takiego pobytowego. No i to powoduje to, że strasznie dużo bezdomnych jest. Jest to taki magnes dla ludzi, którzy tam przyjeżdżają, jakoś się gdzieś zamieszkują czy zgłaszają się, że mieszkają, dopóki przetrzymają, powiedzmy, tą zimę. No to od wiosny do później jesieni, no to jakoś żyją, tyle tylko, że bardzo często nie mają żadnych tam czy wykształcenia, czy nie potrafią nic pracować. No i widać na ulicy Anchorage, że powiedzmy jest sporo bezdomnych. Dużym problemem też jest wśród właśnie tych Eskimosów, wśród tych Alutik. No, mają problemy. No, ogólnie rzecz biorąc, tam gdzie państwo amerykańskie pomaga tym ludziom przez jakieś tam zasiłki, nie jest w stanie przerobić ich na maszyny do pracy. No, ci ludzie jakoś na część co pracuje, ale jednak ta pomoc finansowa powoduje to, że bardzo często oni się tak troszeczkę przechodzą na tą łatwiznę i to nie jest to dobre dla społeczeństwa. No, dlatego między innymi ta artystka, te muzeum i wszyscy ci ludzie starają się właśnie, żeby jakoś podnieść ich na duchu, jakoś psychicznie i fizycznie, no to jest bardzo, bardzo pożądane. Ta dziewczyna pojechała do Finlandii między innymi w 2012 roku, żeby zobaczyć między innymi te grzechotki, te oryginalne grzechotki, które niby właśnie były zabrane od tych Eskimosów z tej Alaski. No i ona tam popatrzyła, właśnie troszeczkę się nauczyła. No poprawiła też, no bo używała jakąś taką żyłkę, żeby tam przymocowywać te rzeczy. W ramach poprawy tej kultury plemiennej czy tej lokalnej, no to właśnie również pojechała do stanu Washington. Washington, jak się tak popatrzy na Amerykę, jakbyście patrzyli, to tutaj jest Atlantyk, tu jest Europa, a tu jest, powiedzmy, Pacyfik. No to od strony Pacyfiku Alaska jest tutaj. Tu jest Kanada, tu jest Alaska. Także pojechała do Finlandii w ramach opłaty przez muzeum, w ramach opłaty przez podatnika, można powiedzieć, no i się nauczyła, ale w tym stanie Washington, bo Washington DC, czyli District Columbia, to jest na wschodnim wybrzeżu, a Washington stan to jest Kalifornia, później jest Oregon, później jest właśnie Washington, tym na górze byłoby Seattle i Kanada, a tutaj byłaby ta Alaska. No to ona właśnie pojechała do stanu Washington, gdzie też tam sporo tych ludzi, tych Eskimosów, Alutik mieszka, no i też właśnie zaczęła ich tam uczyć. No to także, że Rosjanie zniszczyli kulturę Eskimosów, tak to się nazywa. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Naciskaj zawiadomienia, dzwoneczek, dzyń, dzyń. Pisz opinie, piszcie komentarze, piszcie pytania. Polecajcie wszystkim. YouTube ostatnio w ogóle nie poleca.
zaczynał ukrywać mój kanał jako taki prawicowy, konserwatywny. Także moje zniknięcie na 2 tygodnie też wakacyjne też nie pomogło, no ale wygląda na to, że wszystkim tym ludziom od prawej strony YouTube jednak przykręca śrubę. Do następnego.